Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Battlefielda 1. I sytuacja maluje się dzisiaj tak, że stety lub niestety nie mam mojego czołgu. Nie było go, kiedy wyszedłem. Tak po prostu postanowił sobie zniknąć. Jestem troszeczkę mocno niepocieszony z tego powodu, nie było go nigdzie tam dookoła, gdzie go wystawiłem. Tak więc checkpoint zapisał mi to, co zrobiłem, ale niestety kompletnie nie zapisał tego, że miałem przy sobie czołg. No, nie jestem zadowolony, to muszę przyznać, ponieważ teraz będziemy musieli podejść troszeczkę inteligentniej do tego ostatniego checkpointu. Znaczy do tego ostatniego obozu, który mamy do rozwalenia. Który znajduje się właśnie gdzieś tutaj. Ja bym troszeczkę zwolnił tym koniem i może już w tej chwili z niego zlazł. I zaczął sobie to rozkminiać właśnie jakoś tak najinteligentnie. Nie wiem, czy ja stąd w ogóle kogoś dojrzę, ale zastanawiam się tak, czy nie ma nikogo tutaj, czy nie ma nikogo tam, ponieważ tam jest fajne miejsce, żeby zrobić rozkminę i pooznaczać sobie wszelkich przeciwników. Na razie jedyne, co widzę, to gruzy. Wiecie, no, damy radę. Postrzelamy, pomordujemy i w końcu wszyscy padną. No, tylko trzeba to będzie zrobić jakoś inteligentniej niż planowałem, a planowałem się po prostu tam wdupić i wszystkich porozstrzelać. Ale może to i na dobre wyjdzie. Pootwierajmy sobie te skrzynki, jakieś dokumenty. Tu może będą granat trzonkowy, też sobie mogę podnieść. Ja nie wiem, czy ja mam 15, kurde, rodzajów granatów teraz przy sobie, czy jak? Nie wiem. Czy to będzie też karabin, tylko że właśnie... Aha, ze zbliżeniem takim fajniejszym, co? No dobra, okej. Okay. A w tej skrzyni? Podkręciłem trochę jasność dla was, ja nadal nie wiem, czy wy to widzicie tak jasno, jakbyście zapewne chcieli to widzieć. No idea. No ale nic. Póki co nie widzę tutaj żadnych przeciwników. Spróbujmy sobie wejść na tą tutaj... Zbiornik z wodą chyba. Może pozwoli mi to pooznaczać paru przeciwników. Tutaj wydaje mi się, że nie powinno być żadnych szalonych jakichś pojazdów bojowych, a przynajmniej tak mi się wydaje. Tak więc zobaczmy, czy ja cokolwiek stąd w ogóle wypatrzę. Poza tamtym pojazdem, który tam się mieni, który bardzo mi się nie podoba, bo on ma karabin i tak dalej. Tak więc tutaj najlepiej by było jednak zastosować taktykę sneaky fuckerską. Ja niestety nie mam żadnej wyciszonej broni, tak więc jak cokolwiek się zacznie kurwa dziać złego, no to... No to wojna się szykuje. To jest ten pojazd, który sobie teraz oznaczyłem. Oni jak tutaj będą przyjeżdżać, to zaraz mnie jeszcze zauważą. No nieciekawie. Nieciekawie. To jest ten posterunek. Muszę tam po prostu ordynarnie wejść teraz. Tylko, że ten pieprzony samochód teraz będzie przyjeżdżał? Nie, on zawraca. On jakby cały czas siedzi tam. No jest ten zły, bo ten czołg umożliwiał... O, tam jest kurwa kolejny pojazd. Zajebiście. Dwa pojazdy sobie tutaj jeżdżą, a ja nawet nie mam po prostu jak ich wszystkich rozpierdolić. Mógłbym rzucić tym, ale to już bym wojnę totalną wywołał. Może spróbuję. Kurwa jebana mać, rzuciłem sobie pod nogi. I wszyscy wiedzą, że tu jestem. Spróbuję tak zrobić za to. Okej, ktoś tam poginął. No dobra, no nic, no mówi się trudno i morduje się przeciwników dalej. No tutaj mam fajną tą taką właśnie lunetkę, która zdecydowanie pomoże mi ich mordować. Ale broń ta nie jest aż taka super skuteczna, widzę na większe dystanse. Chyba nie umiem nawet trafić sobie w nich. Kurwa mać, dobra, nie trafiam nic za nic. Z tamtego samochodu też wysiedli, to jest plus. Dzięki temu może dam radę tutaj jakoś ich powystrzelać, ale... No moja sytuacja jest, krótko mówiąc, beznadziejna w tej chwili, no ale nadal spróbujmy jakoś z niej wybrnąć. Nie, właśnie, czemu czasem strzelam i chuja z tego wychodzi? O kurwa, granat mi tu wrzucili. Ja pierdolę. O, dobra, ale przeżyłem to. Na spokojnie, jakiś frajer siedzi mi tutaj zaraz pod moją miejscową. Tam mamy kolejnych tych frajerów. Kurwa, kolejny granat. Ja pierdolę. Granat eksploduje, muszę unikać granatu, muszę unikać tego, że oni wszyscy do mnie tutaj strzelają. Jestem w absolutnie tragicznej, kurwa, sytuacji. Ale chyba przydałoby się stąd zejść, szczerze mówiąc. Chociaż ja nie wiem, czy ja mam gdzie się tutaj, kurwa, schować. Za kamienie! Na ziemię! Na ziemię za kamienie, dobra. Przodujmy, odzyskajmy troszeczkę życia. Tak. No to chyba... Porobiłem. To chyba nie tak w założeniu miała ta misja wyglądać. Kompletnie nie tak. Ten tutaj już tutaj ambitnie chce mnie dorwać, ale no... Aż tak łatwo się nie dam. Może dam się łatwo, ale nie aż tak. Z tego pojazdu też do mnie napierdalają. Tego kolegę... Kurwa, czy ja trafiam w te kamienie? Czasami mam wrażenie, że w ogóle detekcja tutaj otoczenia troszeczkę się
Czasami też ci przeciwnicy obrywają, ale wydają się być kompletnie tym niewzruszeni. Muszę oczywiście pamiętać, że to kurde nie jest jakiś Titanfall, w którego grałem przed chwilą, że tutaj pocisk po prostu w pół sekundy doleci do celu. Temu w jajca teraz strzeliłem dwa razy, ale też jakiś taki nie do końca wzruszony tym faktem. Dobra, połóżmy się jeszcze raz. Mam co nieco amunicji do tej broni. Wiecie, no w końcu zabijemy każdego, którego mamy zabić. Tylko, że no troszeczkę to może potrwać. Wychyl łeb! Ile ja pocisków zmarnuję, żeby tego jednego zabić? Nie wiem. Za dużo. Zdecydowanie za dużo. Dobra, przydałoby się jakoś przemieścić i znaleźć się pomiędzy tymi budynkami, bo to jest jedyna sensowna opcja dla mnie chyba teraz. Tak więc zasuwajmy, chociaż napierdala do mnie ten samochód. Spróbujmy taką mocno, mocno okrężną drogą. Chowajmy się za tymi tutaj małymi, nie wiem, piaskowymi podwyższeniami. Ten samochód z karabinem do mnie napierdala teraz srogo. Tam jeszcze gościu też mnie bardzo nie lubi, ale ja nie lubię go bardziej, ponieważ już nie żyje. Tam kogoś też mamy, ale oczywiście trafiam kurwa w piach zamiast przeciwnika. Dobra, nie ma go już. Plus taki, przeciwników jest skończona ilość. Dobra, czas się w takim razie przemieścić gdzieś dalej. Mam tylko 20 pocisków do tej broni. Plus ona nie jest jakaś straszliwie mocna niestety. Dobra, run for your life, motherfucker. Zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, uda mi się, oni aż tak tutaj nie szaleją. Teraz mamy wyeliminować dowódcę, który też w sumie znajduje się chuj wie gdzie. Koniem po tym miasteczku jeździć nie będę, więc po prostu wyciągnę ten jebitny karabin. No i spróbujemy za jego pomocą wyeliminować dowódcę. Gdzie jesteś? Taś, 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 halo? Nie mam zielonego pojęcia, wchodzę do ciemnych pokojów, ledwo co widzę i tak samo i wy. Ja myślę, że gościu będzie właśnie w jakimś budynku siedział. Ja mogę sobie okiennice otwierać i w sumie napierdalać do nich. Tutaj moja bohaterka stawia tutaj broń. W ogóle noc się skończyła. To nawet fajnie, nie jestem, jak już mówiłem, wielkim fanem napierdalania się po nocach. Tam jest kurwa ten dowódca. To on? Tam jakiś znaczek właśnie się mieni. Dostał w pizdę. Grenade! Nie dorzucę tym do niego, nie ma bata. Aha, to jest jakiś taki przyjebany ziomek, chyba zginął! Nie, to nie był on, to był po prostu jeden z tych koksów z flamethrowerami. God damn it! Życie nie jest łatwe na froncie. O kurwa mać! Przylazł do mnie, zaraz kurwa obok jest. Jezu! Oooo! No tego się nie spodziewałem, nie spodziewałem się ataku jakiegoś takiego właśnie skurwola. Dobra, dobra, to nie był dowódca, ani jeden, ani drugi, ale przynajmniej żyje. Więc ucieknijmy się do po prostu lawirowania między budynkami. Może jakąś broń zaraz znajdę też. Taką, żeby zastąpić to, co mam obecnie. Stąd niedługo wyślę mój list. W ogóle zapomniałem, że tutaj są te całe alarmy i oni mogą wezwać pomoc. Dobra, spróbujmy ich jakoś obkrążyć. Nie mam nadal zielonego pojęcia, gdzie jest ten cały dowódca, którego mam dorwać. Tu jeszcze mam 20 pocisków, to warte zapamiętania. Tam jest namiot z brońmi. Dowódca jest gdzieś na mieście. Ja bym najpierw sobie chciał mocno oczyścić drogę, zanim zabiorę się za dowódca. Nie, jednak nie ma takiego poranka. Założyłbym się, że przed chwilą było jaśniej. Ale co ja tam kurwa wiem tak naprawdę o życiu. Ja nie wiem, czy mi się ich udało tak jakby wychujać teraz. Nie wiem, ale rzucę granat w ten pojazd. Jebnie? Jebło. Zajebiście. Tego nie ma, to jest dość potężna broń, to jest największa jej zaleta. Nie trzeba wiele, żeby kogoś tym czymś załatwić. Mam nadzieję, że ten wiecie, ten inny pojazd, który tutaj patrolował jakiś czas temu, do mnie teraz nie przyjedzie mnie zajebać tak ordynarnie. Dobra, ja słyszę, jak oni tutaj krzyczą dookoła, wy zapewne też słyszycie, być może, chociaż... Ja dość dużo gadam i przyciszam ich jednocześnie, więc może i nie słyszycie. No nic, zacznijmy poszukiwania w takim razie tego frajera. Ja czuję, że on się właśnie gdzieś po budynkach prawdopodobnie chowa. Niby się sceneria, wiecie, rozświetla, kiedy wchodzi się do budynku, ale i tak wewnątrz nich jest zajebiście ciemno. Tam mi coś pokazuje. Czy to będzie on, czy to będzie kolejny przejebany ziomek z miotaczem ognia? Wszystko się może zdarzyć. Ja nie mam... Nie mam już tych granatów takich fajnych. Czuję, że gość jest tutaj. Czuję, że granie bez powodu mi zaznacza to miejsce. Wejdźmy na dach. Atak od dachu! Ja dam radę zejść tutaj w ogóle? Nie, mogłem sobie wejść na dach, tak po prostu, żeby wejść sobie na dach. Okej. Okay. Dobra, zejdę tu. Tu już chyba jakieś schody powinny istnieć.
Nie, kurwa, absolutnie. Tutaj na każdy poziom tego domu się po prostu wchodzi po jakichś zewnętrznych schodach. Siema! Dziękuję bardzo, mamy torbę w takim razie. Dobra, chyba zajebałem dokładnie każdego, kto tutaj był. Co by oznaczało, że misja zakończona sukcesem. Zdecydowanie nie była to najlepsza z moich misji. Jak żadna w sumie nie jest dobra, ale... Cieszmy się, że już po wszystkim. Ostatnia fałszywa wiadomość pójdzie i chyba przejdziemy do ostatniego aktu tej akcji, czyli napierdalania na pociąg. I to może być bardziej interesujące. O kurwa, ktoś mnie dorwał! Nie wysłałem tej wiadomości. God fucking damn it, a ja to akurat manipuluję oknami na drugim komputerze. Czy ja będę w tym pociągu, czy oni mnie zagarnęli do tego, do tej jadącej maszyny? W ogóle... Ja tego jakoś wokalnie nie przedstawiałem, ale jak się patrzy na to... Wiadomość została już wysłana. Choć obawiam się, że nie była taka, jakiej byś oczekiwała. Lorenz dobrze mnie traktował. Że aż głupio było uciekać, wiesz? Ale umiejscowienie obozu Lorenza zapamiętałem. A to oznacza, że pociąg też się zna. Dwa razy wysłaliście fałszywe wiadomości. Ale... Ja jedno z rozkazem do ataku. Bestia podjęła trop, moja droga. I zmiecie z powierzchni ziemi ciebie i tę bandę rebeliantów. Najpierw ognisty deszcz z ciężkich dział. Później oddziały piechoty wyrżną wszystkich niedobitków. Legenda o Lorenzie z Arabii umrze dziś w nocy. Zdążyliśmy się wymknąć. Po ucieczce Tilkiciego nie mogliśmy tam zostać. Kanawar nie przestanie na nas polować. Nie, nie przestanie. Niech pomyślę. Pociąg przyjeżdża z daleka. Zatrzyma się, by nabrać wody. Właśnie wtedy uderzymy. Zgoda. W takim razie zajmę się wartownikami i podłożę ładunki pod tory. A ja zbiorę bojowników. Kiedy wysadzę tory, pociąg będzie w pułapce. Musicie wtedy uderzyć wszystkimi siłami, jakimi możecie. Dobry plan. Tyle, że ludzie mogą się nie zjawić. Odpalisz ładunki i może się okazać, że jesteś zupełnie sama. Możliwe, ale przekonam się, jak już to zrobię. Jasno! Mówi się, że gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. To będzie przejebane, no ale dobra. Znisz wszystkie pojazdy Osmańczyków. Widzę, że już tutaj są przechuje z jakimiś mega ciężkimi karabinami. Tam też ludzie z jakiegoś pojazdu wysiadają. Do niszczenia pojazdów służą materiał wybuchowy. Dynamit, miny i granaty przeciwpancerne oraz ładunki dywersyjne. Dobra, czy jeszcze jakąś taką piechotę dam radę sobie oznaczyć gdzieś tutaj? Są konie, te pojazdy. Mam wrażenie, że większość tego, co się tutaj znajduje, to są właśnie pojazdy albo ludzie w pojazdach i tak dalej. Dobra. To nie jest w ogóle... Nie, to nie jest żadne chyba z tych trzech miejsc, w których ja byłem niedawno. Dobra. Wejdźmy sobie do tego namiotu. Tutaj mam nadzieję, że znajdziemy jakieś przedmioty, które nam pomogą w tym, co będziemy za chwileczkę uskuteczniali. Trawa miga w ogóle. Czy to tylko u mnie? Nie wiem, coś dziwnego się dzieje. Otwórzmy ją! Najpotężniejsza broń dostępna właśnie tutaj. To jest chyba właśnie granat. Mam 4 sztuki, widzę przy sobie. Bardzo fajnie. To nam zdecydowanie pomoże.
Jakaś broń z tłumikiem dźwięku, jakiś karabin z tłumikiem dźwięku. O, to może być przydatne. Jeszcze całkiem fajny celownik ma, zajebiście. Tutaj dynamit. Czy dynamit? O, pod czwórką mi się pojawia dynamit, dobrze. Idealnie mam dokładnie to, czego ja tutaj potrzebuję. I granat trzonkowy też. A mam już 3 sztuki, dobra. Dobra, dobra, jak to zrobimy teraz, pojawia się pytanie. Tutaj mamy ile tych samochodów? Czy ktoś tutaj u góry siedzi? Czy mi się tylko wydaje? Wejdźmy sobie na górę. Może jeszcze lepszą rozczajkę zrobimy, jak będziemy tutaj na górze. Ktoś tu jest? Jest ktoś, cześć. Już nie ma? O Boże, to mu się z ręką stało. O, nie, dobra, oparł się już. Nie tęgą ma minę. Dobra, czy coś więcej zauważę z tej perspektywy? Widzę masę ludzi porozstawionych prawo, lewo, no i widzę też same pojazdy. Fajnie by było, gdyby nie było im w ogóle nawet dane wejść do tych pojazdów, bo jak wejdą, to będę miał trochę przejebane. Mogę się rozstawić na ten dwójnogu i będę miał teraz po prostu perfekcyjną celność dzięki temu. Tam mamy też jakiegoś frajera, ale go nie oznaczę, póki oczywiście latarki nie wyciągnę. Mogłoby się już tą bronią oznaczać. No dobra, teraz pojawia się jedyne pytanie, jak to zrobimy? Tam też mamy właśnie jakichś frajerów z ciężką bronią, ten jest na pewno niebezpieczny. Jeszcze jakiś kolega idzie z tyłu, który nie jest oznaczony, więc go sobie oznaczmy. Mam nadzieję, że wszystkie pozostałe minikampanie, których się podejmę, będą kurde bardziej pełne akcji, a mniej pełne kurde skradania się i robienia jakichś podchodów. No dobra, po prostu! Zabierzmy się za to, a jak wszystko kurwa pójdzie do piekła, no to powie się aby trudno. Aby móc przystąpić do realizacji planu zniszczenia pociągu, musieliśmy pozbyć się przebywających w osadzie żołnierzy. No, tylko czemu ja to akurat też robię kurwa wszystko sam, to mnie zastanawia. Jak blisko ja dam radę podejść, żeby to rozrzucić? Wiecie, co by było najlepsze w ogóle? Podejść do tych wszystkich samochodów, rozstawić te dynamity i w jednej kurwa chwili wszystkie zdetonować. Kurwa, oczywiście, że gościu to usłyszał. Jak żeby inaczej? Jak żeby miał tego nie usłyszeć? Pójdę się schować. Czy on znajdzie ten dynamit w ogóle? Myślałem, że ja go tak bardziej podłożę po cichu, niż go rzucę przed siebie, ale najwyraźniej się myliłem. No dobra, dobra. On tam jest uważny w tej chwili, tylko czy on tą swoją jakby uważność przekuje w kurwa poszukiwanie mnie, aż mnie nie znajdzie? Mogę go co prawda podciągać w odpowiednie miejsce i zajebać. Na przykład tam go odciągnąć i on, widzicie, zwrócił uwagę na ten cały paticzek, przepraszam. To czym ja rzuciłem. Tamten drugi mnie zaczyna zauważać, kurwa mać. O, dobra. Tamten mnie olał, ale on niestety w takie miejsce teraz się tam wystawił, że... no nie wiem, czy dam radę tego zabić, tak żeby kolega nie zobaczył. Kurwa mać. Może najpierw tego pójdę załatwić, to wtedy mi da troszeczkę łatwiejszą pozycję, żeby załatwić jego kolegę. Rzucę tamto. Teraz się ten zainteresował. Niech się kurwa poodwracają w odpowiednim czasie. Tego z powrotem odciągnę gdzieś tam. O, 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 o. Mniej więcej tak, jak to się teraz dzieje, to chcę, żeby się działo cały czas. Pierdol się. Dobra, nóż w serducho porobione. I to się nazywa, kurwa, wyciszony ten. Czy ja mogę w ogóle wsiąść do tego pojazdu? Przecież to by było tak zajebiste. Ja rozumiem, że ja mam go, kurde, rozwalić, ale czemu nie mogę do niego wejść po prostu? Tak się rozrzuca ten dynamit. Ja nie wiem, czy jeden starczy na pojazd. To jest najgorsze. Bo chciałbym je zdetonować wszystkie naraz. To by, mam wrażenie, było najoptymalniejsze. Ale dobra. Chodźmy przed siebie na razie. Nikt mnie chyba nie widzi. Dam radę podejść jakoś z tamtej strony. Jak ich będę mordował po jednym, to jakoś tak chyba dam radę. Pojazdy są do rozwalenia 3. 4 laski dynamitu w sumie mam. Ja dam radę załatwić jednego i drugiego z tych, tak żeby, kurwa, żaden drugiego śmierci nie widział? Czy mi się tylko wydaje? Kurwa mać! Tam ktoś zobaczył, god damn it, fuck my life. Ten ziomek zobaczył. Dobra, zobaczymy za chwileczkę, jak on się ustawi. Przeładujmy, to mógł być bardzo głupi pomysł.
Chodzi na górę. Teraz tamten zobaczył, ale oni nie podnoszą alarmu, póki nie będą pewni, że się jakieś jaja dzieją. To jest najlepsze tutaj. Saperka. No dobra, chętnie. Zamienię mój nóż na saperkę. To niekoniecznie aż taki dobry pomysł, ale to nic. Czy on też wejdzie na górę? Jak on też wejdzie na górę, to w sumie idealnie się składa. Tak, też wejdzie na górę, tępy chuj. Jak podskoczył i podleciał. Dobra, dobra. Powoli ich mordujemy. Jeden strzał, jedno zabójstwo. I to jest idealny tak naprawdę przelicznik. Nadal się boję, że za chwileczkę dosłownie trafię na jakiegoś przeciwnika, którego oznaczonego nie mam. Aby móc przystąpić do realizacji planu zniszczenia pociągu, musieliśmy pozbyć się przebywających w osadzie żołnierzy. Dobra. Właśnie ja słyszę kolejnych przeciwników i ja nie wiem, gdzie oni się dokładnie znajdują, nie? Tego nie ma. Dobra. Dwa dynamity mam rozłożone. Pozostał mi ten trzeci pojazd w takim razie. Nikt mnie tutaj chyba obecnie nie widzi. Tam w ogóle też... Tam łażą jacyś goście. Jak oni... No to jest właśnie ten obchód, którego ja się niedawno bałem. Zobaczymy. Wejdźmy tutaj na górę. Obawiam się, że oni za chwileczkę znajdą te ciała, które tam leżą, ale być może te ciała leżą akurat tak, że oni tego nie pozauważają wszyscy. To by było wręcz idealnie. Dobra, tutaj niestety mam drzewo, które troszeczkę mi przeszkadza. Tam jest jakiś dwóch frajerów, tutaj też dwóch frajerów. Ha. Tamtymi się za bardzo chyba przejmować nie muszę. Wydaje mi się, że oni żadnych ciał tam nie znajdą. Ja w ogóle dałbym radę strzelić w coś, co by spowodowało na przykład wybuch tego samochodu? Nie mam zielonego pojęcia. Może spróbujmy zrobić tak. Eksplozja, kurwa, i wszystko rozjebane. Dziękuję, do widzenia. Nie dając się wykryć, zniszcz pojazdy. Oczyść wioskę wzrogów. Bardzo, kurwa, chętnie. Chuj, nie trafiłem. No dobra, okej. Oni mi tutaj będą próbowali wejść i tak dalej, to jest najgorsze. Pierdol się. Kurwa, muszę przeładować. Oni mi tu zaraz zaczną właśnie wchodzić, to jest najgorsze. Ale nie mają zielonego pojęcia, jak się kurwa przede mną chować, na szczęście. Dobra, tego nie ma. Tamtych też się chcę pozbyć. Mimo iż są daleko, to nadal stanowią dla mnie zagrożenie. Przeładujmy. Ale dobra, akcja rozjebania tych samochodów potoczyła się wręcz idealnie. Dostał w klatę. Ten jakiś taki bardziej kurwa wytrzymały jest. Ale go już nie ma i został jeden. Został jeden ten skurwol z karabinem, który tam się buja. Tak więc zaczajmy się na niego i po prostu wyjebiemy mu w paszczę. Mógłbym nawet spróbować granatem tam teraz dorzucić. Gdzie żeś poszedł? Kurwa mać, i totalnie w drugą stronę ziomek poszedł. Dobra, no może... Skoro on nie chce przyjść do walki, to walka przyjdzie do niego w takim razie. Przesuńmy się tam. Myślę, że jak mu wyjebę serię z tego karabinu, który w tej chwili dzierżę, to nie będzie taki cwany. On jest chyba autentycznie tak już totalnie ostatnią osobą tutaj. W ogóle jak mu z dynamitu wypierdolę, to też będzie nieszczęśliwy. Mocno nieszczęśliwy. Zróbmy tak. Bang. Ho, ho, ho! Kurwa, on żyje dalej! Dobra, nie ma go. Jezus Maria! Gdy Zara oczyściła osadę, mogliśmy zastawić pułapkę na nadjeżdżający pociąg. Poszło całkiem zajebiście. Jestem dość dumny z siebie. Zastawić pułapkę na nadjeżdżający pociąg. Ja tu znikam i w ogóle... A gra się toczy, kurwa, w najlepsze! Jezus, co ja mam teraz robić w ogóle?
Zniszcz pociąg pancerny. Ja pierdolę, co to w ogóle za cel ma być? Kurwa mać, dobra. Ale samoloty też jakieś latają, one też mocno, kurwa, działa przeciwlotnicze, skuteczne przeciwko pojazdom. Tutaj mamy jakieś takie teges. Jeb, kurwa! Przeładujmy. Dobra, jebiemy z tego... jebiemy w ten pociąg w takim razie. Dobra, nie zastrzeliłem niestety. Zaraz mi rozjebią w ogóle to działo. O, kurwa! A! Rozjebali działo razem ze mną. O! Oh god damn it. Dobra, tego nie przewidziałem. Powinienem był spierdalać z tego działa. Te samoloty mnie totalnie wykończyły, po prostu moment. Ale dobra, tory wysadzone i to jest bardzo fajne. W ogóle część tego pociągu powinna się jakoś rozpierdolić totalnie, a się nie rozpierdala. No nic. W ogóle chciałbym rozpierdolić te samoloty na przykład z karabinu, to by było cudowne. Działa polowe niezwykle skuteczne przeciwko pojazdom. Ja nie wiem. Na pewno ich piechota jakaś będzie wychodziła stamtąd, to jest najgorsze. Dobra, wejdźmy w takim razie tutaj, jeszcze raz skorzystajmy z tego działa. Może te samoloty akurat nie będą mnie w danej chwili nienawidzić. Nie wiem, z takiego prostego karabinu to ja chyba nie zniszczę tego. Dobra, jeb kurwa! Dobra, zeskakuję z tego, dobrze by było właśnie jakoś zmieniać pozycję często. Albo i nie, dobra, przeładujmy. Napierdalają mi w działo, zdupcam, bo to eksploduje i będzie kurwa po mnie. Jezus, no właśnie eksplodowało. Kurwa, amunicja mi się do tego skończyła. Skąd ja mam wziąć amunicji więcej? Halo! Te samoloty wkurwiają i to tak strasznie. W ogóle piechota wychodzi z tego? Nie jestem pewien. Nic, fajnie by było najpierw załatwić, kurwa, te samoloty. To nie ma co, na pewno. Dobra, samolot ten oberwał, ale oni zaraz zaczną mi napierdalać po tym dziale. Kurwa, aż tacy głupi nie są, oni wiedzą, że ja biję stąd. Dobra, ale ładuję dalej, ładuję dalej. Pociąg jest w pułapce. Kurwa, hadong! Dobra, dojebany trochę chociaż. On się rusza generalnie, fajnie by było, gdyby on był w ogóle tak totalnie niemobilny, to by było najlepiej. O, wypierdalam! Wypierdalaj, laska! Jezus Maria, co za ostrzał jest. Dobra, sam kurwa pociąg we własnej osobie do mnie nakurwia teraz. Jeb! Dobra, zajebałem w ten pociąg, ale kurwa samoloty we mnie strzelają, halo. Co to jest za broń? Otwórz skrzynię z bronią. Nie wiem, co to kurwa jest. Aby użyć broni, przyjmij pozycję leżącą. Kurwa, te jebane samoloty bombardują nas! Ale dobra, dobra, staram się zmieniać pozycję i strzelać. A kurwa... Aha, żeby z tego strzelać, to ja muszę przyjąć pozycję leżącą. Nie, że kurwa sobie mogę. Jeb! Ja pierdolę, jak to jest przepotężne. Było tam coś w nazwie tank, ale nie sądziłem, że aż kurwa tak to jest potężne. Samolot powinno zdjąć kurwa na szczała. Gdzie ten pociąg? Jeb! Kurwa mać, tego pociągu zaraz nie będzie, jak będę dalej z tego strzelał. Jeb, dobra, kurwa, muszę spierdalać, budynek się na mnie zawali, halo. Dobra, dobra, przepotężna jest ta broń, tylko muszę mieć dobrą pozycję do strzelania właśnie w pociąg. To nie jest ta pozycja. Kurwa, macierz. Dobra, ryzykowna pozycja, ale dam radę zajebać w pociąg. Bang, bitch! Dobra, samoloty nie bombardujcie mnie, proszę. Nie trafiam w niego, kurwa, marnuję taką drogocenną amunicję. Tak nie może być. Stąd pierdolne, tak na stówę już. Jeb! Patrzcie, pasek życia tego pociągu od tej broni schodzi mocno. Jo, pięknie. Dobra, samoloty spierdalać ode mnie. Kurwa, sojusznicy też spierdalać! Budynek się na mnie wali! O! Zdupcy! Laska! Już mam taki ładny progres, to nie mogę teraz dać się zajebać. Broń, kurwa, tak potężna, że trzeba leżeć, żeby z niej strzelać. Jeb! Dobrze! Kurwa mać. Jeb! Dobra, ostatni kurwa strzał. Zmieniam jeszcze raz pozycję, bo mnie kurwa wykryli. Napierdalają we mnie. Oho! Dobra, jeszcze mam 3 pociski w tej broni. W sumie to nie potrzebuję pocisku. Tam mam broń, z której mogę wyjebać. To takie działo polowe. Biegniemy! Biegniemy, Helena! Zaraz go rozpierdolimy! Wow! Musiałem, kurwa, za bardzo mnie wkurwiały te samoloty.
Żegnaj, pierdolony pociągu! Hadong! Nie, to jeszcze nie to, kurwa. No ładuj, ładuj. Nie, dobra, pociąg już nam się rozpierdala. Haha! Nice. Wszystko dzięki temu, że ta kurwa na farcie tą broń znalazłem. I jebać ten pociąg! Hahaha! Cudownie. Jeszcze jacyś przeciwnicy tam są? Nie, sami swoi. A ja wlazłem w drut kolczasty na sam koniec. Wow, nice. Zemsta może być słodka lub gorzka. Jak smakuje twoja, Zaro? I masz rację, trzeba działać na większą skalę. Dwa słowa, kanał Suezki. Powiedz, znasz się na okrętach? Okej, moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie odcinka, w takim razie mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmu i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!